W województwie śląskim przystąpiło do egzaminu maturalnego blisko 30 tysięcy absolwentów, techników i liceów ogólnokształcących. W tej liczbie 616 osób to maturzyści z Jaworzna. Wyniki egzaminu dojrzałości są bardzo niepokojące. W Jaworznie matury nie zdał niemal co trzeci abiturient. Ponad 30% zdających nie otrzymało świadectwa dojrzałości. Lepiej oczywiście zdawali maturę licealiści, słabiej absolwenci techników. Odsetek sukcesów uwzględniający zarówno uczniów liceów, jak i techników wyniósł tylko 68,8%. To daje Jaworznu szóste miejsce od końca na 36 powiatów. Tak jak rok temu uczniowie mieli najwięcej problemów z matematyką. To jest blisko 90% wszystkich niepowodzeń. I potem ci wszyscy zdający przystępują do poprawkowego egzaminu, głównie z matematyki. Około 50% tych, którzy przystępują do poprawki, ten egzamin zdaje. W całym województwie do egzaminu dojrzałości przystąpiło 40 389 osób, z czego 29 944 osoby pisały maturę po raz pierwszy. W Jaworznie egzamin zdawało 616 maturzystów, uwzględniając zarówno nową formułę egzaminu, licea ogólnokształcące, oraz starą formułę, technika. Jaworzno uzyskało średnią 68,8%, podczas gdy średnia wojewódzka wyniosła 75,7% pod względem zdawalności. Licealiści uzyskali średnią 79,4% przy średniej wojewódzkiej 80,8%, natomiast uczniowie techników 56,9% przy średniej 68%. Niemal wszystkie powiaty uzyskały bardzo wysokie wyniki zdawalności z języka polskiego. W prawie każdej z nich wyniosła ona ponad 90%, w Jaworznie 97,4%. Tak jak rok temu, uczniowie słabo poradzili sobie z matematyką. Średnia wojewódzka zdawalność wyniosła 78,8%, natomiast w Jaworznie 70,6%. Jaworznicką średnią zaniżyli uczniowie techników, których zdawalność wyniosła 59,3%, licealistów 80,7%, co wśród wojewódzkich liceów plasuje ich i tak poniżej średniej, która wyniosła 82,5%. Wysoką zdawalność zanotowano także w przypadku języka angielskiego. W województwie wyniosła ona bowiem 95,1%, w Jaworznie 93,4%. W przypadku języka niemieckiego średnia zdawalność w Jaworznie wyniosła 87,9%, co mimo wszystko jest jedną z najniższych średnich w województwie. Tak jak co roku, maturzyści, którzy poddają pod wątpliwość wynik swojego egzaminu, mają prawo go zweryfikować w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W przypadku wątpliwości co do zasadności przydzielonych punktów może złożyć do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zastrzeżenia. Te zastrzeżenia są rozpatrywane i każdy, który te zastrzeżenia złożył, otrzyma pisemną odpowiedź i uzasadnienie ilości przyznanych punktów za poszczególne zadania. Więcej informacji na temat tegorocznych wyników matur znajdą Państwo na stronie internetowej www.oke.jaworzno.pl.